Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes na PC, a więc dół góra. Będziemy kontynuować Team Dark. Więc tak, od razu chciałbym pozdrowić Chrystka, dzięki któremu wreszcie będę mógł bez lagów żadnych nagrywać Sonic Heroes w ustawieniach 60 FPS-ach, bez żadnej straty jakości. I wszystko będzie się pięknie, ładnie ładowało. I dziś mamy finał Team Dark. A więc ruszajmy! Jak to szybko poszło? Hype! No i teraz, no i kolejny epicki opening poziomu. No i rozlecimy, a więc dla tych, co się zastanawiają, używam teraz Actiona, który mi daje praktycznie, no nie dość, że mało ramu zabiera kompletnie, to jeszcze dodatkowo praktycznie zero straty jakości i wszelkie teraz ścinki i jakieś gry to tylko są spowodowane przez złą optymalizację gry. Bo muszę to przyznać, że wersja PC-owa jest zdecydowanie drugą najgorzej zoptymalizowaną. Pierwszą rzecz jasną jest wersja na PS2. Ale dobrze, że już mam wszystkie szmaragdy chaosu, bo dzięki temu przynajmniej mogę. No nie. Dzięki temu przynajmniej będę się mógł skupić po prostu tylko na graniu w następnych teamach, a w szczególności już tu. Bo się wtedy skupię na po prostu graniu, jak zanim miałem szmaragdy. Znaczy, jak miałem szmaragdy w tym teamie. A no na przykład jak musiałem w kurde, nie mogę się wysłowić. Przy teamie Sonika musiałem się jeszcze dodatkowo skupić na szmaragdach. W tym wypadku już mogę tylko po prostu w pełni się skupić na po prostu no, graniu samym dla przyjemności. Goddammit. Aha! Musiałem to zrobić. No nie. Stop fighting me. Więc tak, bijcie tam do Chrystka, dajcie mu suba, lajka na jego najnowszym filmie. Chyba to jest crash. Na nagrywanie, na obecną chwilę, podczas nagrywania tego filmu, to jest crash, trójka. Więc dajcie mu porządnego lajka, porządnego suba. Zaczyna chłopak, więc potrzebne mu coś takiego. Zdajcie mu tam takie rzeczy, żeby się chłopak cieszył, bo naprawdę pomógł mi z tym i zdecydowanie teraz jest dużo lepiej, dużo płynniejsza jest gra. I dla was to też będzie lepiej. I pomógł mi też z Vegasem, dzięki czemu filmy mi się nie robią, no że tak to powiem, w pół dnia. Na przykład Sonic Heroes 15 godzin się robiło. Ostatni odcinek. What the hell? Świetnie! Take this! Come on!
prostu nie. Świetnie, to znowu z tym gościem na ten wiatrak będę musiał czekać. No i... Tak, to jest kompletnie niesolidne. No, mogę sobie przepaść przez to. Taka tam ciekawostka. Nope. Too fast. For game. Kurde, może to przez te ptaki, co tu latają. To jest nawet dobry plan, żeby je omijać. Ale przynajmniej to jest one up, więc tak jakbym nie zginął. Tak, i tam mały fejlik. Ale przynajmniej no. Nie wiem co przynajmniej, ale przynajmniej. Okej. Pyk, dziękuję. Shadow. Thanks, man. To jest świetne. Że mogę sobie po prostu tak robić, o. Więc... W sumie to Team Dark... To jest... Eggfleet Team Dark to jest taki bardzo dobry... pomysł na Shadow Only Challenge. Bo Team Sonica nie da się zrobić. Sonic Only Challenge. No i gitara. Rozsadziliśmy pierwszy... Nie wiem jak to się nazywa, nazywa po prostu Eggship. Więc teraz tylko... Więc tylko teraz... no co tylko teraz? Teraz tylko jeden mi został chyba. No nie. Why are you doing it? What are you doing? Pierwszy level dla róż. Zawsze spoko. A nie, no to dobra. Praktycznie w tym samym miejscu się kończy Shadow Only Challenge. Cholerne wiatraki. Nope. Nie. God damn it. Dla mnie. To wiele wyjaśnia. God damn it. Where am I? Świetnie. Ale ta kamera jest dziwna. Okej. Wróciliśmy do góry. To mnie ma przebić tam, a nie. Dobra. Ja lubię tą grę. Ja naprawdę ją lubię. Ale ona czasem nie lubi. Tam Rocket Excel od razu. Myk. I myk.
Więc teraz naprawdę muszę się postarać, żeby nie lamić, bo to jest nie w moim stylu. Dla mnie w Soniku akurat pozostałem innym. O, to już bardziej jest w moim stylu. Przechodzenie gier niekonwencjonalnie zupełnie. Uda mi się? Nie. A bym się wkurzył, gdyby mi się nawet nie udało na tą platformę wylądować. Oj, byłyby nerwy. Tyk. Dobra. Przejdźmy tą okropną część poziomu. Nice. Działa wszystko dobrze. Skill mi wrócił. Tak jakby. Why? Tornado jump. Ojej, no znowu helikopter. Jak ja bardzo nie lubię ich. Nie, lubię ich. Bardzo ich nie lubię. Man. Swoją drogą to tak z obliczeń wynika, że jeżeli dalej będę tak robił, że po prostu trzy poziomy na jeden odcinek, to Sonic Heroes to będzie mój najdłuższy let's play na kanale. Bo Spyro 3, z tego co pamiętam, 24 odcinki zajął, natomiast Sonic Heroes z moich obliczeń wynika, że co najmniej 25 odcinków wyjdzie z tego. Znaczy, teoretycznie to tak 26 już wyjdzie, ale jeszcze technicznie rzecz biorąc super hard mod chciałbym przejść, więc 27. Więc tak. Sonic Heroes będzie moim chyba najdłuższym let's play do tej pory. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No. Ty gin gościu, w ogóle najlepiej idź przepadnij. Skupsko wpadnij. O, mniej więcej coś takiego miałem zrobić. Trudno. Tylko strasznie nie jestem przyzwyczajony do wyglądu tarczy w Sonic Heroes. Bo jestem bardziej przyzwyczajony do tej z Shadow the Hedgehog albo z Sonic 06. Gdzie tarcza była... What the... Gdzie tarcza była strasznie wielka. That was easy. Okej, okay, teraz Final Fortress. Oh my god. Ile? Not taking this seriously. Aż się dziwię, że jeśli mam być szczery. Aż się dziwię, że nie E. Ok. 34. No i teraz Final Fortress. Let's do it! Okej. Okay. Brak odpowiedzi. Phew! Eggman's headquarters detected. Destruction mode engaged.
Dobra. Kurde, szalę na porządku poziomu, już drugi level. Fajna. Trzeci level. Why? No! Damn it. Nie, ja to resetuję, bo szalę na trzecim levelu na początku poziomu to jest epickie. A tu takie chama i nie da, mi teraz Shadowa. Dwa razy pod rząd. No oczywiście, że teraz mi nie da Shadowa. Oczywiście, że teraz mi da kogoś, kto w ogóle mi nie będzie potrzebny na tym poziomie. Why Omega? Why? Why? Eggman's headquarters detected. Destruction mode engaged. To jest statut speedrunnerski. Takie tam. Jeśli mamy 4, to dużo bardziej by się przydał na Omegę. Bo on tu... Zauważyłem, że dużo bardziej go użyłam w tym poziomie niż kogokolwiek. No, na to liczyłem. Okej. Pyk. O. No i teraz easy. Myk. Co to będzie? O, okej. O, to jest... To jest bardzo... zachęcające. No ale ja już Shadowa mam na najwyższym poziomie. Hello. Wow. Oczywiście, co zrobię? Nie chcę wpaść w nich. Chaos Control. Coś wypadło? No. To jest fajne. Mogę tak zrobić i mogę tak zrobić. To jest glitch. Ale z tego co pamiętam, działa to tylko z Chaos Control. Jeśli nie użycie, to Chaos Control, to nie uda się. Ten glitch, czyli że wam się nigdy nie wysunie ta... ta rzecz. Ta rura. Whatever. To było ryzykowne, ale stwierdzę, że mi się opłaca. No i dobra, kończymy ten poziom. Musimy go rozwalić po prostu. Oh no. O ty.
O, spadł mu hełm. Dobra, teraz się zdejmę. Dlaczego mnie tutaj... Gin. Kupia kamera w tej... Dobrze, że taki shadow przy mnie lata. No! Fuck. God damn it! Dopiero tu... Serio? To jest... Eggman's headquarters detected. Destruction mode engaged. Dobra. Tego się nie spodziewałem. Eggman's robots must be eliminated. Jestem zniesmaczony. W najlepszym wypadku. No i teraz róż mam na najwyższym poziomie. Nie jest mi to zbytnio pomocne, jeśli mam być szczery. Tyk. Dobra. Teraz zauważyłem, że jak postać skoczy, to ma taki fajny... Fajny ma odgłos taki. Jakby na serio na czymś stąpała. Dobra. Tak się nie bawimy. No, nie rusz! Nie rusz, ja chcę Omegę. Albo chociaż Shadowa. Dobra, to nią. Bo jeżeli będziecie daną postacią, nie pamiętam czy to nadmówiłem, to tą postacią nie dostaniecie power-upa na 100%. Nie dostaniecie po prostu power-upa dla tej postaci, jeżeli nią nie jesteście. Dlatego trzeba tu trochę pamiętać o takiej małej strategii, żeby jak nie... Jak jest wam potrzebna jakaś postać, powiedzmy, że chciałbym najbardziej dostać Shadowa, w sensie poziom do Shadowa, to nie mogę nim grać, jeżeli na przykład rozwalam przeciwników. To jest wręcz zabronione w tym wypadku, bo wtedy po prostu nie dostajesz dla niego punktów. Więc muszę jak najbardziej uważać, żeby tak się nie działo. No, kurde. No dobra. Dobra. Też może być. A no tak, zapomniałem, przecież tutaj jest w cholerę wysoko. O. Przewróć się, przewróć się, przewróć się, przewróć się, przewróć się. Dobra, trzeba to załatwić the hard way. Nie będę się pierdzielił z tym. I oczywiście na róż. Ale na róż już mam trzeci level, goddammit.
Dobra. Aha, dobra. Tu to mogę normalnie zacząć. Przy checkpointie zginęłem, serio? To już jest hamowa. Tylko na całość. A-a. No, przyznam, niezbyt dobrze się pokazuje. Co? Nie! Nie cierpię tego poziomu. Ale spokojnie. To jeszcze nie jest ten poziom mojego... jakiejś frustracji. Ha! Nie. Demet. Kurde. Ale szybko do game overa przynajmniej dostałem. What? Uwierzcie mi, to naprawdę jest szybsze, tylko po prostu już gra nie wyrabia. Dlaczego to jest stałym obiektem? Dlaczego ten laser był... Dobra. Dobra. Wow. A wiem, nieźle wysadził w powietrze. Dobra. Nie. Damn it. Dlaczego tutaj? Dlaczego tam nie było dalej checkpointa? Dobra. Nie chcę się zmieniać na róż. Zmieniam sobie, biorę lewe, bo tak. Znaczy prawe. Pixel i kolor. Good.
Okej. Ha! Useless heaps of metal. I'll eliminate them all. Nie, ja się tak nie bawię. Ha. Ha, ha, nieśmieszne. Sumie. Dobra. Oh. To trzeba będzie... Mogę zrobić tak, bo nabijać sobie trochę punktów, aż będę miał Team Blast. No i teraz easy. Chaos Control! Ale przylagowało. Dobra. Myk. 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 No, jedne co mi tu przeszkadza, to, że nie mogę przejść przez drzwi. Nareszcie! Checkpoint, dobra. Bo ostatnie. Tak, ostatnie. Just watch this. No, dobra, przysłuchuję to. Just four lasers. What a waste. To prawie grindowanie jest. Caution, four laser cannons detected. Oh my god. I'll take it from here. Oh my god, I did this. Let's end this once and for all. Za dużo tłumaczenia też nie będzie, bo tylko ta scenka początkowa i teraz walka z... z Eggbreakerem? Chyba tak, Eggbreaker. Not taking this seriously. Da, kurde. Oh god. That was pathetic. Dobra. Znowu brak odpowiedzi. Niech się te... Teraz to włączy i kończymy to raz na dobre. Okay, no more games. Intercept mode complete. The end of the line, Doctor. Enough of this! Shadow, Root, Omega! Time to meet your maker. I'll show you what real evil is. Spoko. W ogóle, what the hell? Czemu nikt tego nie uderzył? Ha, ha, ha.
What the? Okay. Chaos Control! Dobra. Nie. Charge. Nie zauważył. Dobra, widzę, że ja muszę wziąć swoje ręce. Już bym miał kurde. Już bym miał kurde level 3 róż. To już było epickie. Chyba, że... A mi nie zadał damage'a. Dobra. O, teraz się dzieją rzeczy. Kurde, głupio zrobiłem, że już to zrobiłem. Okej. Ale mu życie zeszło. No zaraz po prostu. Leci. Zaraz poleci. Dziękuję. No. Dziękuję. Easy. Alright. A więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Teraz będziemy mieli kartkę końcową. A więc na razie, cześć. Pa. Wreszcie jakieś A. Now let's find that secret treasure. Prepare to destroy immediate area. Hey Omega, did I ever tell you that Shadow is a robot and... Oh, never mind. Good luck. You know about cloning. The original must exist somewhere. All this for what? Nothing? I might as well go look for that Master Emerald, since that dual king is hidden right here. Something's not.
Magic Mystery.